Zacznę tak, że zastanawiam się teraz, co byłoby dla nas lepsze, czy bramka w momencie, gdy Mularczyk był faulowany, czy faktycznie ta czerwona kartka, która została pokazana zawodnikowi Radomiaka, bo miałem okazję zmierzyć się już, mieliśmy okazję zmierzyć się już w przewadze w ostatnim meczu z Siarką Tarnobrzeg i zdajemy sobie sprawę, że to wcale nie jest proste zadanie grać w przewadze, jakkolwiek to zabrzmi. Natomiast prawda jest taka, że spotkaliśmy się dzisiaj naprawdę z zespołem, który może mocno mówić o tym, że grał awans, bo jakości nie brakowało w tym zespole. Jeśli chodzi o nasz zespół, to muszę powiedzieć, że tyle, ile mieliśmy tych możliwości i sił i licząc również na te zmiany, które dokonywaliśmy, na to, że możemy te losy spotkania jeszcze odwrócić, bo wiadomo, że jak się gra w przewadze, to człowiek liczy na to, że jest w stanie ten mecz wygrać. Niestety nam się to nie powiodło, ale te ostatnie minuty naprawdę dały wiele przyjemności kibicom na pewno, bo to było takie box to box, w jedną, w drugą stronę, nikt tutaj nie kalkulował, każdy chciał ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Niestety nam się to nie udało, ale na szczęście również nie udało się to Radomiakowi i muszę powiedzieć, że z tego punktu mimo wszystko, grając na tak trudnym terenie, możemy być zadowoleni. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera Darwina? Bardzo proszę. Tak, panie trenerze, wiem, że naprawdę właśnie z tym ludzi, ale ja uważam, że nie zasłużyliście na ten jeden punkt. No to ja się z panem nie zgodzę, dziękuję. Jak do tej pory zagraliśmy najlepszy mecz, a mamy najmniej punktów, tak? Wcześniejsze mecze punktowaliśmy, wygrywaliśmy, nie traciliśmy bramki, natomiast dzisiaj de facto w różnych okolicznościach wydaje mi się, że bardzo dobrze chłopaki grali, natomiast no, mamy tylko jeden punkt. Natomiast patrząc na przebieg spotkania, wydawało się wszystko pięknie do momentu czerwonej kartki, tak? Chyba 80 minut gramy w osłabieniu. No i też w takich sytuacjach widać charakter zespołu, widać klasę zespołu, widać zaangażowanie i myślę, że w żadnym momencie no, nie było widać, że ktoś zwątpił, że ktoś tutaj odpuszcza, że ktoś nie chce tego meczu wygrać i bronić gdzieś tam w wyniku. I naprawdę dzisiaj muszę zawodników pochwalić za to, że do samego końca, pomimo że naprawdę bardzo dużą pracę wykonali, walczyli o trzy punkty i tak jak mówię, naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz i według mnie, no i oczywiście to można gdybać, jeżeli by to były siły wyrównane, to wydaje mi się, że byśmy mieli zdecydowanie więcej atutów, co pokazał początek meczu. Natomiast cóż, punkt trzeba szanować, bo taka jest liga, nawet przed chwilą sprawdzałem wyniki, patrzę, że praktycznie no, wszyscy gdzieś tam gubią te punkty. Oczywiście grając u siebie każdy chce, żeby te trzy punkty były, ale tak jak mówię, w dzisiejszych okolicznościach, 80 minutach w osłabieniu, sporo tych sytuacji mieliśmy i wydaje mi się, że po tym meczu no, można stwierdzić, że jednak no, mamy dosyć silny zespół i będziemy się na pewno liczyli w tej lidze. Takie jest moje spostrzeżenie. Co jeszcze? No, na pewno też uważam, że drugi mecz były bardzo dobre zmiany, bo powiem szczerze, że mam no, ja jako trener ból głowy, bo naprawdę nie wiem, na kogo postawić w tej chwili, bo jeszcze niech zawodnicy, którzy nawet nie weszli, to uważam, że równie dobrze mogli być w podstawowej jedenastce i każda zmiana gdzieś tam coś wnosi, gdzieś coś daje. Znowu też tam był debiutant Bruno Luz, też młodzieżowcy wchodzili także i do bramki i do środka pola i myślę, że jest tu w czym wybierać, pomimo że tej kadry nie mamy licznej, ale na pewno te zmiany nam też sporo dały i też pokazały, że nie gramy o to tylko o jeden punkt, tylko chcieliśmy do samego końca wydrzeć nawet to zwycięstwo tutaj trenerowi, tutaj zespołowi GKS-u, który uważam, że jest dobrym, solidnym, mocnym zespołem. No i tyle. Tyle z mojej strony, dziękuję. Młode pytania, panie trenerze. Zmiana. Tak? Myślę, że tak. Znaczy, wie pan co, tak, można odpowiedzieć na to. No, wiadomo, że... Była to chwila. Tak, tak. Natomiast ja sobie zawsze przed meczem przygotowuję różne warianty ofensywne, defensywne. No nie przygotowałem dzisiaj wariantu, że w 10 minucie tracimy zawodnika. I przede wszystkim nie chciałem zmieniać ustawienia, raz, że tracimy zawodnika, jeżeli bym, była taka możliwość, że mogliśmy na przykład wpuścić tak, bo bramkarz musiał wejść, że mogliśmy ściągnąć Kubę Wawrzyka i wpuścić Mikietę na wahadle, który tam nigdy nie grał. Natomiast uważałem, że no, powinniśmy któregoś zawodnika z ofensywy ściągnąć,
i nie ruszać tego po prostu ustawienia z tyłu, żeby zespół miał tam chwilę czasu na to, żeby gdzieś tam się wkomponować w tą grę 10. Myślę, że z minuty na minutę to lepiej wyglądało. No można oczywiście gdybać, natomiast to są ułamki sekund, to trzeba szybko decyzję podejmować, no i po meczu można powiedzieć, no gdzieś tam ta decyzja, myślę, że była przemyślana. Krótko, ale przemyślana. Bo... Mówił tutaj, trenerze, że była czysta przyjemność z takim zespołem pracować. No dziś popytali chłopaki na boisko, no straszną wagę. Znaczy ja powiem tak, no zawsze o tym też rozmawiamy przed meczami, no gramy dla kibiców, gramy tutaj dla Radomiaka, ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek nogi odstawiał, można przegrać mecz, ale trzeba to po prostu zostawić zdrowie na boisku i tym przyciągniemy kibiców, tym będzie doping i myślę, że tutaj nie ma jakiejś kalkulacji, tak jak pan mówi, no jest przyjemność pracować z tym zespołem, ale czekają nas jeszcze ciężkie chwile, dzisiaj mecz był bardzo ciężki, za tydzień mamy bodajże jeszcze cięższy, można powiedzieć. I ta liga jeszcze wiele nam wyzwań takich no rzuci, tak, przed nami będzie, tak, ale oczywiście no ja na razie mi się bardzo dobrze pracuje, widzę, że chłopaki są bardzo zaangażowani, kibice nas super przyjęli, no kwestia tylko teraz właśnie punktowania wyników i realizowania tych celów takich pośrednich, czyli wygrywania meczu za meczem. Ale trenerze, powiedział pan na wstępie swojej wypowiedzi pomeczowej, że gramy z meczu na mecz coraz lepiej, to widać. Byłem na treningu jednym, no aż się miło patrzyło, jak chłopaki trenują, jest zaangażowanie i to się przekłada, przełożyło się przynajmniej no, dzisiaj, aby to się przekładało w kolejnych meczach, czyli no, pracujemy solidnie. Myślę, że efekty przyjdą, no trzeba trochę też szczęścia mieć, żeby nie było jakichś kontuzji kartek i innych rzeczy, jakichś splotów okoliczności, ale myślę, że tak jak powiedziałem właśnie na wstępie, że uważam po tych trzech meczach, że mamy mocny, solidny zespół i tak jak mówię, no czy ten zawodnik zagra, czy ten wejdzie, czy ten, to widać, że jest jakość. Ostatnie pytanie, już pamiętam, że okienko transferowe cały czas otwarte, czy można się spodziewać? Znaczy, ja bym na pewno jeszcze chciał jakichś zawodników, może do drużyny, ale to wiadomo, że nie tylko ja decyduję, tak? I dzwonią do mnie też zawodnicy, gdzieś tam się zgłaszają, ale na tą chwilę, tak jak mówię, no mamy sporo zawodników, można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, to nie mamy rywalizacji za bardzo w linii obrony, a na każdej pozycji mamy naprawdę po dwóch zawodników, no i może ewentualnie na wahadle na lewej stronie, tak? Też będziemy na pewno, dzisiaj zagraliśmy z tym systemem 3-5-2 po raz kolejny, chociaż oczywiście go zmieniliśmy, tak, nie zmieniliśmy, tylko po prostu mniej graliśmy w osłabieniu, ale też myślę, że w niektórych meczach będziemy w innym systemie grali, żeby też przeciwnicy nas gdzieś tam nie mogli rozpracowywać, ale to nie wszystko od razu. Bardzo dziękuję. To było dziś na ławce Artura Węski, czy to oznacza, że otrzymał no, może... Nie byłem przygotowany na to pytanie, tak, bo Artur z nami nie pracuje, gdzieś tam miał sprawy jakieś osobiste i po rozmowie ze mną z prezesem stwierdziliśmy, że no nie będzie w takim stopniu mógł nam tutaj pomagać i na tą chwilę jest trener drugiej drużyny, który pomaga, z którego jestem bardzo zadowolony. Uważam, że Maciek bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Ja bym nalegał i chciałbym, żeby ten trener z nami pracował przy pierwszym zespole. Też uważam, że to jest trener miejscowy tutaj stąd, który zasługuje na to, żeby właśnie przy drużynie być i robię wszystko, żeby ten trener był z nami. I drugie pytanie, czy nie uważa pan, że Bruno Lutz to nie jest zawodnik na wahadło, tylko na inną pozycję, ponieważ na obroną widać, że troszkę miał problemy z, na przykład z trzymaniem linii, a w ofensywie może drużynie wiele dać. No tak, tylko że też nie możemy dostosowywać systemu gdzieś tam do zawodników. Na pewno to jest bardzo dobry zawodnik, wartościowy. Widać, że w ofensywie ma bardzo duży potencjał i tak jak powiedziałem wcześniej, że przy innym systemie może on będzie grał. No tutaj został rzucony na głęboką wodę, bo raz, że mniejsza ilość zawodników, też taka pozycja, ale ja uważam, że sobie poradził, tak. No nie było takich sytuacji gdzieś, że jedna sytuacja, co Maciek Świdzikowski chyba z Bartosiakiem, taka była dosyć groźna, że gdzieś tam go nie było, ale ogólnie z tego występu na pewno trzeba być bardzo zadowolony. Trenerze, w przyszłym spotkaniu zagra tamtaż młodzieżowiec, czy to oznacza, że któryś z piłkarzy seniorów dostanie szansę? Państwo mnie zawsze pytają na konferencji już o przyszły mecz. Ja jeszcze tutaj muszę ten przeanalizować. Muszę tu strajem kawy się napić, pogadać. I wtedy dopiero gdzieś decyzję będę. Nie myślę w ogóle o następnym meczu, ale
jeżeli bramkarz zagra, no zobaczymy. No. Ja myślę, że kwestia dyspozycji, tak, bo dzisiaj Maciek Filipowicz bardzo dobrze zagrał, Kaput wszedł, bardzo dobrze zagrał. No bramkarz, jeżeli zagra też, no Kuba Waszczyk, myślę, że też jest w niezłej dyspozycji. Mamy cały tydzień na to, także na razie musimy ten mecz przeanalizować. Trenerze, to ja pociągnę to pytanie do Legii. Tu jest długo zawsze. No bo Paluch jeden mecz odpocznie na pewno. Kucharski, no i to drugi, Pilków nie załatwiony. No to jest tydzień na to, tak? To musi być załatwiony w takim razie, także... No pana nie zgłosimy. Ale, nie jest, ale daje sygnały, ale daje sygnały tutaj. Jest gotowy. No to dobrze, że o tym mówimy, no ale jak jest problem, to trzeba go rozwiązywać, tak, no i jest problem i myślę, że mamy na to trochę czasu, żeby go rozwiązać, tak. Bo tu kolega Michał Sprendowicz mówił, że jeszcze Adam Czekafi to można. A to ja nie wiem, co mówię. To już... No. I też sobie nie przypominam. Pamiętam, że ja wrócę jeszcze do dzisiejszego meczu. Chciałbym zapytać, czy ta decyzja była Falupa, ten fał po zapalonym karnym w konsekwencji Czerwona Kartka, pana zdaniem słuszna decyzja, czy też lepiej może jednak było nie falować i nie poczekać na dalszy przebieg zdarza? Znaczy, no to tak. Nie wiem, czy pan pytał o decyzję sędziowską, czy nie decyzję. Wiem, po prostu, czy aha, Artura, tak? Znaczy wiecie panowie, no to jest impuls, bodziec, tak? No on wychodzi do piłki takiej prostopadłej, nasza linia była wysoko. Zaczęło się od tego, że Martin chyba Klawnik zagrał piłkę do środka i któryś z zawodników od razu zagrał za linię obrony. Jeszcze Mularczyk był faulowany, tak? Akurat zawodnik, z którym pracowałem, którego chciałem też tu ściągnąć, ale trener mi podebrał i strzelił nam bramkę i zrobił czerwoną kartkę, ale uczulałem zawodników na to. No to się zdarza. Myślę, że Artur powinien do tego wychodzić. Jedyny plus tej sytuacji to widzę taki, że no dobrze to się nie było w polu karnym, bo byśmy nie dość, że dostali karnego, to pewnie może jeszcze czerwoną kartkę. Nie, chyba już nie teraz. A to różnie. Przepisami, ale sędziowie różnie. Natomiast ja bym miał większe zastrzeżenia do tego, że no i też to muszę powiedzieć, tak, któryś mecz z kolei, no wiemy jaki jest Leo, tak, Leo jest w każdym meczu na początku bardzo ostro traktowany przez przeciwników i 3 od razu faule były na nim i ja uważam, że sędzia powinien pokazać od razu żółtą kartkę, no bo jeżeli nie pokazuje, to jakby przyzwala przeciwnikowi na taką brutalną grę i gdzieś tu się przeciwnicy nastawiają właśnie na tego Leo i bardzo ostro z nim grają i ja wychodzę z założenia, że jak jest taki zawodnik o takich precyzjach indywidualnych, to trzeba no, go szanować, a nie żeby go tam każdy no, rąbał, bo wreszcie ktoś mu nogę złamie, tak w cudzysłowie, tak? I sędziowie muszą dbać o bezpieczeństwo tych zawodników. A jakby policzyć, ile fauli było na Leo, no to nie wiem, czy pewnie z 15 albo ze 20 w przeciągu całego meczu. Tak, że mecz to pierwsze dwa faule w ogóle nie było nic dane. No ale ja nie chcę krytykować sędziów, bo już to robiłem kiedyś w pierwszej lidze i mi się za to oberwało, także... Panie Cerze, jeszcze chciałbym zapytać o Patryka Mikita, tłumaczył pan powody tej zmiany, ale chyba za bardzo powodów nie rozumiał sam zawodnik, bo to się tak, jakby powiedział, nerwowo opuścił boisko, nie usiadł pan z tej zawodowej, bo skierował się do szatni, jak pan skomentował tę sytuację. Chyba widziałem to zachowanie, no... No, rozmawiałem z Patrykiem też, bo się znamy już dosyć długo czasu. No niestety, no, ja tą decyzję muszę wziąć na siebie. No taka była decyzja. Patrząc tak na zespół, tak jak mówię, no, według mnie logiczne było ściągnąć kogoś z ofensywy niż z defensywy. Młodzieżowcy gdzieś tam, tym bardziej, że no, rozważałem między nim, a ewentualnie Maćkiem Filipowiczem, ale uważam, że Maciek bardzo dobry mecz zagrał i to jakby usprawiedliwia też moją decyzję. No ale to są trudne decyzje trenerskie i trzeba je w ułamku sekund podejmować. Skoro trener już mówił o sytuacjach sędzia, to może trener nam wyjaśni, skąd się wziął ten spalony postrzelek w słuchach, że to było wyglądanego. Pochodzi z przepisami. Nie był spalony. Podobno taki przepis jest, że jeżeli zawodnik uderzy i potem piłka odbije się od słupka ten sam, to jest, że jest sam do siebie zagranie, ale powiem szczerze, że ja też nie znam przepisów. Czyli ja pierwszy raz. Że ja pierwszy raz widziałem taką sytuację. Nie wiem, czy trener spotkał się z taką sytuacją. Ja powiem, że ja nawet nie wiem, co to było za decyzja. No spalone, to był spalony. Aha, a. No tak. A, no to już wiemy. Już wiemy, o co chodzi. Dobrze.